Wyszedłem tu koło 3-4 rano. Szukałem w śmieciach czegoś do jedzenia. Wyciągnąłem od taką torbę. Myślałem, że to dwie ryby. Duże łososie czy co. Otworzyłem jednak torby i znalazłem nogi kobiety. W 2002 roku w londyńskiej dzielnicy Camden odkryto części ludzkich ciał, które dały początek szokującemu śledztwu. W wyniku tego powstało również pytanie, jak chory psychicznie człowiek z zarzutami mordu i gwałtu może zostać uwolniony, by znów zabijać. Rozpruwacz z Camden. To był spokojny tydzień. Ale w poniedziałek za kwadrans 10 rano otrzymałem telefon, że w Camden odkryto ludzkie szczątki w kontenerze na śmieci. Wyglądało mi to na część ręki albo nogi. Zresztą patolog potwierdził, że rzeczywiście była to ludzka łydka. Tuż pod spodem znajdował się identyczny czarny plastikowy worek. W środku znaleźliśmy tors i prawe ramię. Nogi i tors badał w kostnicy szpitala St. Pancras patolog dr Freddy Patel. Było jasne, że mamy do czynienia z więcej niż jednym ciałem, czyli więcej niż jedną ofiarą. Rozpoczęliśmy śledztwo w sprawie morderstwa. Wstrzymano zbiórkę śmieci i ogrodzono okolice. Przepytywano sąsiadów. Ustawiono centrum dowodzenia i przeszukano każdy worek ze śmieciami. Znaleźliśmy dwie łydki, potem pół torsu. Żadnej możliwości identyfikacji. Widać było tylko, że były to części ciała kobiety. Tylko tyle wiedzieliśmy pierwszego dnia. Kiedy zaczęli przeszukiwać całą okolicę, człowiek myśli, co tu się dzieje? Wróciłem do domu, a tu zamieszanie, sąsiedzi o niczym innym nie mówią. Wszędzie pełno prasy. Przez kilka tygodni myślałem, że zwariuję. Nie mamy dłoni ani głów. Szukamy reszty szczątków. Musieliśmy rozważyć ścieki. Ale nieopodal był kanał. Doskonałe miejsce, żeby wrzucić szczątki. Poza tym dużo śmieci zebrano już na wysypisko. Posłaliśmy funkcjonariuszy, żeby przeszukali te setki ton śmieci w nadziei, że znajdziemy więcej części tych ciał. Znaleźliście? Nie. Półtorej doby po odnalezieniu pierwszych części zwłok na osiedlu nie odkryto nic więcej. Policja poszerzyła zakres poszukiwań na pobliską Plender Street. Bardzo szybko znaleźliśmy więcej szczątków.
Ktoś rozczłonkował te ciała dokładnie, precyzyjnie i z zamysłem. Znaleźliśmy tors, prawe ramię, lewe ramię i stopę. Te ofiary nie zostały poćwiartowane w panice. Podejrzenia szybko skupiły się na jednym mężczyźnie. Wielu sąsiadów mówiło nam, że niejaki pan Hardy spod czwórki był jakiś dziwny i podejmował kobiety o różnych porach dnia i nocy. Kiedy policja zapytała mnie, czy w okolicy mieszka ktoś podejrzany, do głowy przyszedł mi tylko pan Hardy. Interesowaliśmy się nim. Nie mogę tego inaczej ująć, bo na razie nic nie sugerowało, że był w to zamieszany. Ale kojarzyłem go w związku z czymś, co stało się rok wcześniej. Miałem plan przeprowadzenia rozmów od drzwi do drzwi. Kiedy doszło do mieszkania pana Hardiego, policjantów było dwa razy więcej. Byli gotowi wyważyć drzwi, ale te były otwarte. Drzwi były otwarte na oścież. Wchodzimy. Po prawej łazienka. Na wprost zamknięta sypialnia. Drzwi od dołu uszczelnione jakimś dresem czy czymś takim. Ewidentny zapach. Policjanci wyważyli drzwi. W rogu stało łóżko. Na nim krzesło. Obok łóżka i krzesła była też szafa w rogu. A tu kwadratowa paczka. Czarne plastikowe worki. Na tym piła i noże. Widać, że to ludzki tors. Anthony John Hardy mieszkał tam od 3 lat, ale teraz zbiegł. Policja wierzyła, że wciąż był w Londynie. Natychmiast rozpoczęto pościg. Hardy miał 51 lat. Był rozwiedzionym ojcem 4 dzieci. Alkoholikiem z historią chorób psychicznych i zarzutami napaści na tle seksualnym. 3 razy był w więzieniu za kradzież i przestępstwa drogowe. Został też pozbawiony wolności na podstawie ustawy psychiatrycznej w 1995 roku. Korzystał z usług prostytutek w pobliskim King's Cross. Powiedział kiedyś, że pewnego dnia będzie sławny. Policja rozpoczęła obławę, jak również badanie nagrań z kamer ochrony na osiedlu, ze szpitali i z lokalnego supermarketu. Ludzie dzwonili mówiąc, widziałem go, jest w okolicy. Byliśmy pewni, że nadal tu jest. Nie wiem, dlaczego nie uciekł. Ostrzegliśmy okoliczne szpitale, bo Hardy potrzebował leków. Nie sądziliśmy, że odjedzie, bo zostawił leki w mieszkaniu. Uważaliśmy, że nie ma samochodu. Hardy przyjmował 7 różnych leków na cukrzycę i zaburzenia maniakalno-depresyjne. Leczył się również w szpitalu psychiatrycznym w północnym Londynie.
Od 1995 roku Anthony Hardy korzystał z naszej pomocy. Zachodziło podejrzenie, że ma psychozę maniakalno-depresyjną, gdzie człowiek cierpi na huśtawkę nastrojów. Ten aspekt szczególnie nas nie martwił, bo stan Hardiego zdawał się polepszać. Naprawdę dobrze sobie radził. Wszyscy mamy sąsiadów, znajomych. Patrzymy na nich i myślimy, ta osoba jest trochę dziwna. Na ogół na tym się kończy. A na pewno nikt nie myśli od razu, on jest dziwny, więc na pewno jest seryjnym mordercą. To naprawdę nie jest taki automatyczny proces. Prawie zasłabłam. Byłam tak blisko niego w sypie. Kiedy teraz wiem, co zrobił, za jego drzwiami mogło dziać się wszystko. On z nikim nie rozmawiał. Dla mnie to obcy. Ci nowi ludzie na osiedlu, oni nie są stąd. Przeszukując mieszkanie, policja odnalazła pierwszą ważną wskazówkę. Hardy posiadał kartę lojalnościową Nektar, dzięki której ustaliliśmy, kiedy została zakupiona większa ilość toreb na śmieci. Na nagraniach ze sklepu zobaczyliśmy, jak Hardy kupuje te torby. And we were able to see Hardy purchasing those bags. Hardy był również widoczny na nagraniu Splendor Street. Widać tam tylko mężczyznę, który wrzuca do kontenera worek na śmieci. Ale tak naprawdę patrzy się na kogoś. When you watch it, you are watching a person, kto jak gdyby nigdy nic wyrzuca części człowieka. Nonchalantly putting it into a wheelie bin and walking away. When you fully understand, to koszmar, jak się wie, co jest w tym worku. Niby nic nie widać, ale to straszne. Nie zrobił nic, by zapobiec aresztowaniu. Tylko uciekł z domu i zgolił brodę, ale nie próbował opuścić miasta. Przez dwa dni Hardy wędrował po Londynie. Sypiał w kaplicach i poczekalniach szpitalnych. Wrócił też w okolice osiedla, ale policja go nie zauważyła. Może chciał być złapany. Tam są kamery. Nawet ostrzeżenie, że jest się nagrywanym. Pamiętam, że powiedziałem wtedy do kolegi, skądś znam tę twarz, ale to było tyle. Z nagrań w jednym ze szpitali wiedzieliśmy, że zmienił wygląd. Opublikowano to zdjęcie. Było na pierwszych stronach gazet. Wszyscy o tym mówili. Było w gazetach. Zapytali mnie, czy to ten facet. Powiedziałem, że tak, miał tę samą czapkę.
Po dwóch dniach ukrywania się Hardy został rozpoznany przez emerytowanego policjanta w palarni szpitala na Great Ormond Street. Otwierają się drzwi i wchodzi pan Hardy z całym swoim dobytkiem. Siada za moim synem. Skończyliśmy palić. Wracamy, a mój syn pyta: widziałeś go? Ja na to: co, faceta z workami? On na to: tak, to on, nie? Tak, chyba tak. Co z tym zrobisz? Ja na to: nic, mamy własne kłopoty. Idziemy do windy, on: nie, musisz coś z tym zrobić. Więc mówię: no dobra, pójdę do ochrony. Ochroniarz czytał gazetę. Artykuł był właśnie o tym. A ja do niego: ten facet siedzi na dole. A potem zaroiło się od policji. Hardy został aresztowany i zabrany na posterunek. Funkcjonariusze mówili, że był spokojny i uprzejmy. Policja rozpoczęła dokładne badania mieszkania w Camden. Nie wyglądało jak zwykłe mieszkanie. Ale może mówię tak tylko, bo wiem, co tam było. Było dosyć zaniedbane. W kuchni walało się mnóstwo nieumytych naczyń. Ale w dużym pokoju, w środku, telewizory i doskonały porządek, niczym ołtarz. To był właśnie moim zdaniem jego ołtarz. Jakieś 70 nagrań pornograficznych i telewizory. Mamy teraz metody badań DNA, które są drogie, ale bardzo dużo dają. Aby odkryć, co zaszło w mieszkaniu, policjanci zastosowali luminol. To związek chemiczny, który pokazuje, czy na danej powierzchni była krew. Okazało się, że była wszędzie. W łazience, pewnie tam ofiary były myte. Miejsce, gdzie wkładał części do worków. Były ślady ciągnięcia aż do pokoju, gdzie je ćwiartował. Zobaczyliśmy potworność tego, co zrobił ten człowiek. Nadal nie odnaleziono głów i dłoni, ale próbki DNA zidentyfikowały tors pierwszej ofiary jako należący do Bridget McLennan, prostytutki. Drugi tors miał implanty piersi, które mają numery seryjne. Ciało należało do Elizabeth Wallat, która również była prostytutką. Przyszła do mnie policja. Powiedzieli: mamy złe wieści. Sądzimy, że pani córka została zamordowana. Nie mogłam w to uwierzyć. Ciągle myślę, że żyje, że zaraz wpadnie mnie odwiedzić. Gdyby przyjechała na święta, wciąż by żyła. Ale niestety była w złym miejscu, o złej porze. Po śmierci dusza opuszcza ciało. Oczywiście, ale jej ciała nie było. To było najgorsze. Gdzie jest reszta jej ciała? I to, że nigdy już
Nie zobaczy jej ślicznej twarzy. Z tym nie można się pogodzić. Policja szybko doszła do wniosku, że Elizabeth i Bridget nie były jedynymi ofiarami Hardiego. Anthony Hardy został aresztowany za morderstwa w Camden. Ale nie po raz pierwszy miał do czynienia z policją. Rok wcześniej sierżant Nick Spinks otrzymał wezwanie od sąsiadki Hardiego. Zadzwoniła kobieta, że pomazano jej drzwi. Pojechaliśmy tam, żeby obejrzeć szkodę. Okazało się, że graffiti jest podpisane literą T. Ktoś wlał kwas przez szparę na listy. Ślady butów wiodły prosto do innego mieszkania. Zapukaliśmy tam. Jestem pewien, że tam ktoś był, ale nikt nie otworzył. Wróciliśmy godzinę czy dwie później. Zapukaliśmy. Po chwili otworzył nam Tony Hardy. Nie był zadowolony, że nas widzi. Zapytaliśmy go o szkodę piętro wyżej. Na początku się wyparł, ale potem się przyznał. Druga sypialnia była zamknięta. Powiedział, że ten pokój wynajmuje inna kobieta, że zamknęła drzwi, jak wyszła. Zaczęliśmy się zbierać. Hardy chciał założyć kurtkę. Było zimno. Przeszukałem ją i w podszewce znalazłem klucz. Mój kolega sprawdził od z ciekawości. Okazało się, że pasuje do zamka drugiego pokoju. Otworzyliśmy drzwi. Na łóżku leżały nagie zwłoki z ręcznikiem na twarzy. Odwróciłem się. Hardy wtedy usiadł. Zaczął się strasznie pocić. Twierdził, że nie wiedział, że ktoś tam jest. Aresztowaliśmy go za morderstwo. Najdziwniejsze było to, że na ścianie za Sally była krew. Ślad biegł w dół, aż do jej głowy na łóżku. Znaleźliśmy ubranie, bluzę z kapturem. W środku krew. Tak więc Sally pewnie miała ją na sobie, gdy doszło do urazu. A gdy zmarła, ktoś zdjął z niej ubranie. Zastanawiałem się tylko, dlaczego. Dowody zdawały się być przytłaczające. Ciało Sally było w zamkniętym pokoju. Hardy ukrył klucz. Na podłodze stało wiadro ciepłej wody. Obok gąbka. Na prawym udzie Sally miała ślad ugryzienia. Policja sądziła, że zrobił to Hardy. Krew z jej głowy była na całym łóżku. Ktoś ułożył jej ciało z zakrytą twarzą. Zwłoki wysłano do patologa doktora Frediego Patela. Przyczyną śmierci była choroba wieńcowa, czyli przyczyna naturalna. Powiedziano nam, że nie ma podstaw do śledztwa. Podejrzewając morderstwo, policja poprosiła jednak o drugą autopsję. Doktor Patel ponownie stwierdził, że przyczyna śmierci była naturalna i że nie było śladów przemocy. Koroner stwierdził, że nie było dowodów na działanie osób trzecich. Policja zamknęła śledztwo.
Gdyby wynik autopsji był inny, śledztwo toczyłoby się dalej. A tak został obciążony za szkodę, przez którą policjanci w ogóle trafili do jego mieszkania. Płacą mi za to, że badam niewyjaśnione, podejrzane śmierci, morderstwa, a nie przyczyny naturalne. To nie ja podejmuję te decyzje. Naprawdę nie ja. Yeah, that's right, not made by me. Hardy ponownie został pozbawiony wolności na podstawie ustawy psychiatrycznej. Był doskonałym pacjentem. Miły. Współpracował. Angażował się w swoje leczenie. All aspects of his care and treatment program. Wiedząc, co zaszło potem, to dość zaskakujące. Pracownicy mówili, że miał jakąś taką straszną, złą aurę. Ale i tak był miły i układny. Śledztwo toczyło się dalej. Dowiedzieliśmy się więcej o jego leczeniu. Okazało się, że jego terapeuta uważał go za zagrożenie dla prostytutek i kobiet w ogóle. Hardy mógł regularnie opuszczać szpital na przepustkę. W sierpniu 2002 roku wyjechał z Londynu. Zgwałcił prostytutkę i wrócił przed wyznaczoną godziną. Kiedy pacjent ma przepustkę na dzień, określa się, kiedy może wyjść, gdzie może pójść, kiedy ma wrócić. Oczywiście pacjent może zrobić coś innego, pojechać gdzieś indziej. Jeśli okaże się, że nas okłamał, no cóż, niewiele możemy z tym zrobić. Lekarze Hardiego nie byli pewni, czego wypuścić. Jego lekarz, Ian Collins, sześciokrotnie ostrzegał, że Hardy może mieć nawrót, że jest niebezpieczny dla kobiet, szczególnie dla prostytutek. Doktor Collins wiedział, że w 1982 roku Hardy zamroził butelkę wody i uderzył w głowę swoją śpiącą żonę. A potem zawlókł ją do łazienki i próbował utopić. Śledził ją wiele lat po rozwodzie. Założył podsłuch w jej domu. Wyznał psychiatrze, że chce ją zabić. Wiele kobiet stawiało mu zarzuty napaści na tle seksualnym i gwałtu. Mimo tego Hardy miał być zwolniony. Ktoś osadzony na podstawie ustawy psychiatrycznej może się odwołać. Najpierw w maju 2002 roku stwierdzono, że Hardy nie poczynił wystarczających postępów i nie można go zwolnić. Później w listopadzie panel trzech ekspertów stwierdził, że postępy są wystarczające, by zakończyć pozbawienie wolności na mocy ustawy. Eksperci orzekli, że Hardy jest psychicznie chory, ale ma ludzkie prawo do leczenia w otoczeniu, które będzie sprzyjało jego własnym wysiłkom. Psychiatra sądowy sporządził dokładną historię choroby tego człowieka. Ten szczegółowy raport zawierał ostrzeżenie, że Hardy cierpi na nieuleczalne zaburzenia i że jest bardzo prawdopodobne, że wyrządzi komuś krzywdę.
Ale kiedy eksperci rozważali sprawę Hardiego, raport od dwóch dni leżał nietknięty w pokoju dostawczym. Eksperci nie mieli tego raportu, ale nie wiadomo, czy to miałoby wpływ na ich decyzję. Hardy został zwolniony 4 listopada. Zarząd szpitala nie powiadomił policji, że go wypuścili. Dlaczego on tu wrócił, jeśli miał tu tak długo zwłoki kobiety? Rada dzielnicy powinna znać ich przeszłość, skoro żyją wśród zwyczajnych mieszkańców osiedla. Przez następne 8 tygodni zachowanie Hardiego wymknęło się spod kontroli. Chodził co tydzień do swojego szpitala po leki, ale w innym szpitalu pobierał też Uprime, zamiennik Viagry. Pisał do prostytutek, prosząc o dominujący seks, mówiąc, że jest zamożny i szuka czegoś wyjątkowego. Zaczepiał również kobiety w pobliskim King's Cross. To paskudne miejsce. Alfonsi, dilerzy, prostytutki, gówniane miejsce. Nie tylko musisz uważać na klienta, ale też na dilerów, na inne dziewczyny. Totalne gówno. Pełno tam popaprańców. Chcą cię bić albo jakiegoś dziwnego seksu. Widziano go w Camden. Robił zdjęcia kobietom w barach i lizał kanapy, mówiąc, że lubi skórę. Oglądał nagrania symulowanych gwałtów i poszukiwał współlokatorki. W grudniu pojechał na północ od Londynu, by skorzystać z masażu kobiety imieniu Sara, która twierdzi, że ją zgwałcił. Kiedy mnie gwałcił, dławił mnie, dusił. Wyciskał ze mnie powietrze, napierał całą piersią. Kręciło go, że próbuje mnie zabić. Kiedy dochodził, w jego oczach było coś. Nie potrafię tego opisać. Wiedziałam, że jeśli natychmiast nie ucieknę, zabije mnie. 5 dni później chłopak Elizabeth Wallat, Neville, widział ją po raz ostatni w King's Cross. Liz się nudziła. Powiedziała, poczekaj chwilę, kupię sobie coś do picia. Ja na to okej, zaczekam. Czekałem pół godziny, 3 kwadranse. Ona nie wracała. Gdybym poszedł z nią do sklepu, pewnie dziś by żyła. Mężczyzna, który ją zabił, czekał tam na nią. Nie podszedłby do niej. Pod koniec grudnia Hardy poszedł do kościoła z kluczem na szyi i prosił ludzi, by modlili się za jego duszę. Modlił się z byłym proboszczem, mówiąc, że zmarła jego przyjaciółka. Wedle proboszcza emocjonalnie był na dnie. W dzień Wigilii, gdy ciało Elizabeth Wallat wciąż było w mieszkaniu, Hardy zaprosił Bridget McLennan, by uprawiać z nią seks. Nie widziano jej więcej żywej. Dzień później w nocy widziano, jak nosi worki i mówi do siebie. W bloku słyszano krzyki. Sąsiedzi słyszeli wiertarkę. Myśleli, że coś naprawia. Okna miał szeroko otwarte. Przechodnie czuli kadzidła. Nie wiem, co on tam robił. Mogę sobie tylko wyobrażać. To było jeszcze dziwniejsze. Siedział na ławce, gapił się na własne mieszkanie, jakby bał się wrócić. Jak tylko wyprowadzałem sukę, ciągnęła mnie w kierunku tych drzwi. Coś tam było nie tak. Jak była tu policja, zrozumiałem, co ona czuła. Stamtąd musiało śmierdzieć. Tylko ja tego nie czułem. If
Gdyby ktoś powiedział mi, że ten mężczyzna jest niebezpieczny, wiele osób też by o tym wiedziało. Powzięto by pewnie odpowiednie kroki. Ale nie możemy pozbawiać nikogo wolności, kiedy nie ma dowodów na to, że ten ktoś jest niebezpieczny. To rzadki przypadek. Nie było żadnych przesłanek, że stanie się coś tak tragicznego i koszmarnego. Of the sort of tragic and horrendous outcomes that have ensued. It's said that most of these people. Mówią, że to wołanie o pomoc. Pewnie tak. Może ich nie zamykać, ale ktoś musi się nimi zająć. Pracownik opieki czy ktoś, żeby odwiedzać ich, żeby sprawdzać, co robią. Opieka była dobrze zaplanowana, kompletna i całkowita. Brakowało tylko zaangażowania pacjenta. It was thorough. And the one bit of it that probably was missing was the active involvement of the person. Policja miała 3 doby, żeby przesłuchać Hardiego. Miał prawo odmówić zeznań, ale policja miała nadzieję, że odpowiednie podejście sprawi, że odpowie na pytania. Muszę sprawiać wrażenie pewnego siebie, że wiem, że ty wiesz, że ja wszystko o tobie wiem. Był taki pomysł, że jeśli on uwierzy, że ja wszystko wiem, to będzie ze mną rozmawiał. To zielony kontener z czarną pokrywą, taki jak za pubem. Poznajesz go? Bez komentarza. Korzystałeś z niego, Tony? Bez komentarza. Byłeś przy nim? Bez komentarza. Wyrzuciłeś tam śmieci? Bez komentarza. Albo wyjąłeś z niego śmieci? Bez komentarza. Może nie udało mi się osiągnąć tego efektu. Ale może być też tak, że on i tak by z nami nie rozmawiał. W mieszkaniu czuć było zapach kadzidełek. Powiedz mi, czy ma to związek z czymś, co lubisz robić? Bez komentarza. Mnie się wydaje, że to po to, aby zabić smród ciała. Było w twojej sypialni, Tony. Wiesz coś o kadzidełkach, które zabijają smród ciała w sypialni? Bez komentarza. On pewnie chętnie pouprawiałby szermierkę słowną z detektywami, ale miał prawnika. Ona powiedziała mu, żeby nic nie mówił. Jeśli ktoś ma doradcę, który mówi, żeby nie komentować, który ciągle mówi, radzę panu jako klientowi, ale to pańska decyzja, to żadna strategia przesłuchania tego nie pokona. Ale jeśli chcesz obrzucać kogoś faktami, a on nie komentuje, to nie może ich też wyjaśnić. To chciałem zrobić. To fakt, panie Hardy. Proszę, niech pan to wyjaśni. Ale on nie wyjaśnił żadnego z tych faktów. Żeby wydobyć z niego coś innego niż to bez komentarza, pokazywaliśmy mu na przykład zdjęcia. On nawet nie zareagował. Dla normalnego człowieka byłyby odrażające. Proszę opowiedzieć mi o rzeczach, które panu pokażę. Czy coś wywołują?
rzeczy pana ciekawią? Na przykład to. Co pan czuje, panie Hardy? Bez komentarza. To czerwona maska diabła. Drugiego dnia przesłuchań policja otrzymała dwie klisze, które Hardy wywołał, ukrywając się. Mamy tu niebieską ścianę i łóżko. To pańskie mieszkanie, prawda? Bez komentarza. To, panie Hardy, martwa kobieta, którą znaleźliśmy w pańskiej sypialni. Czyż nie? Na zdjęciach były ofiary, upozowane w upiorny sposób. To mógł zrobić tylko podejrzany. W okolicznym sklepie powiedzieli mu, że może swoje klisze wywołać tu, bo są tam rzeczy niecenzuralne. Ja na to, jeśli są to dorośli, żadne nie jest zmuszane. To nie ma sprawy. Wziąłem te dwie klisze, chciał je szybko. To było ponad 40 zdjęć dwóch kobiet. Elizabeth Vallat i Bridget McLennan w pornograficznych pozach. Patolog stwierdził, że wedle niego na zdjęciach były trupy. Tak jak Sally White, rok wcześniej Hardy przykrył twarze kobiet, tym razem czapką i maską. To ukryło również fakt, że były martwe. Mamy tu nie tylko maskę, ale i sztucznego penisa w pochwie. Co pan na to, panie Hardy? Odkrycie zdjęć Hardiego było przełomem dla policji. Mieli nadzieję, że zmuszą go one do mówienia. Panie Hardy, bez komentarza. Poznaje pan swoją sypialnię? Bez komentarza. Dobrze, spójrzmy na to. To ta sama pani. Co ona ma na głowie? Widzi pan? Bez komentarza. Pańską czapkę bejsbolową, tę, którą miał pan na głowie, gdy pana aresztowano. Ofiara była na nich w pornograficznych pozach. Twarz miała przykrytą. Gdy zakryje się twarz ofierze, można z niej zrobić każdego. Widzisz dziewczynę na ulicy, przywołujesz jej twarz w domu. To jest teraz ta dziewczyna. Twarz jest anonimowa. To narzędzie służące fantazji. On nie chce patrzeć na twarz. Twarz oznacza, że nie wygrałem. Ja chcę tylko patrzeć na pokonane zwłoki. Jeśli twarz patrzy na mnie, jej tożsamość wciąż istnieje. Pokazuję mu zdjęcia dziewczyn, które znaleźliśmy poćwiartowane. Chcę, żeby wiedział, że ja wiem, że one były u niego w mieszkaniu. Sugeruję mu, że to przytłaczające dowody. Może wtedy się przyzna. Ale on nawet nie zareagował na te zdjęcia. Prosiłem pana wczoraj i przedwczoraj. Poprosiłem Alana, żeby spróbował dowiedzieć się, gdzie jest reszta zwłok. Może mi pan pomóc? Bez komentarza. Po jednym z przesłuchań Bostock powiedział: słuchaj, co zrobiłeś z tymi ciałami? Odpowiedź Hardiego była nonszalancka, coś w stylu: wybacz, Alan, nie pamiętam, byłem tak pijany. Obawiam się, że skończyły się pytania. Mogę pana tylko jeszcze raz prosić. Tylko pan wie, gdzie są te głowy i dłonie. Proszę, niech pan mi powie, żebym mógł je odnaleźć. Nie dla siebie, dla rodzin. Bez komentarza.
Gdyby mi powiedział, czułbym, że czegoś dokonałem. Byłbym szczęśliwy. Pierwszego dnia procesu Anthony Hardy przyznał się do wszystkich trzech morderstw i otrzymał 3 dożywocia. Rozpoczęto śledztwo, by ustalić, czemu został wypuszczony ze szpitala. Policja bada jego poczynania przez ostatnie 20 lat oraz DNA niezidentyfikowanej kobiety, które znaleziono w jego mieszkaniu. Hardy wciąż nie odpowiada na pytania. Zdziwiłbym się, gdyby szczerze opowiedział nam o swoich motywach. Ale to nie znaczy, że to tam nie tkwi. Może on chce nam to powiedzieć. Jestem zła, że ten niebezpieczny człowiek został uznany za zdrowego i wypuszczony ze szpitala. Nie rozumiem, co siedzi w tych ludziach, co nimi kieruje. Nie mam pojęcia. Mogę tylko stać z boku i powiedzieć, nie wiem, jak ludzie mogą coś takiego robić. Jest bardzo możliwe, że nie wiedzieliśmy wszystkiego. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Maria Frączek. Czytał Daniel Załuski.